Wielkanoc jest uroczystym zakończeniem Wielkiego Postu. Możemy sobie wtedy pozwolić na potrawy tłuste, słodkie, a także inne, których odmawialiśmy sobie przez ostatnie 40 dni. Odwiedziliśmy ośrodek kultury gminy Kutno, spotykając się z zespołem Leszczynki, do którego należą m.in. panie z koła gospodyń wiejskich w Leszczynku, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat tradycyjnych potraw wielkanocnych. Żuraj taki prawdziwy, to przygotowuje się jeszcze tydzień wcześniej na zakwasie, bo tak się na wsi to robi, zakwas się przygotowuje z mąki żytniej, chleb, dodaje się liść laurowy, angielskie ziele, woda i to czeka gdzieś w wysokiej temperaturze, żeby to taki zakwas był prawdziwy. Dopiero na tym robi się żurek z jajeczkiem oczywiście, majeranek, czosnek się podaje, liść laurowy, to wtedy taki smaku nabiera. I podaje się z jajeczkiem. To jest podstawa. Do ikon polskich świąt wielkanocnych należy oczywiście mazurek. Jest on niestety trudny do upieczenia i niewiele osób decyduje się na jego własnoręczne wykonanie. Naszym paniom to ciężko się udaje, bo przeważnie bo to na takim cieście zostaje zakalca, więc teraz coraz mniej tych młodych, przeważnie gospodyń, to mniej używa tego, piecze tego ciasta, przeważnie teraz to już się kupuje. To naprawdę też dużo pracy wymaga i lukru i dekoracji, więc wolą panie ten symboliczny kawałek mazurka kupić już w cukierni. Chociaż jeszcze są takie rodziny, że po dzień dzisiejszy wszystko na stole jest tradycyjnie zrobione.